Trenerze, za nami sparing z Podbeskidziem, mecz, który kibiców nie zachwycił, ale nie taki był cel tego meczu. Pan jest zadowolony z tego, co zobaczył? Mam na myśli też materiał do analizy, jaki dał panu ten sparing. Jestem zadowolony, ponieważ niektórych zawodników widzieliśmy, może nawet nie na swoich pozycjach, ale to jest dla nich doświadczenie i różne rzeczy się mogą przytrafić nam, dlatego myślę, że pod tym kątem jest to pożyteczny sprawdzian. Druga sprawa, kilku testowanych widzieliśmy zawodników, kilku młodych, którzy są już w naszym klubie i dają sygnały, żeby na nich spojrzeć i dzisiaj postawili ten pierwszy krok, tak jak Pikul czy Gajda i dla nich to na pewno jest bardzo dobra sprawa, żeby się pokazać, zagrać przy kibicach. Też mi nie zamykaliśmy tego sparingu, bo też to ma na celu, żeby się tu oswajać, że jak gra nie idzie, to można dostać parę i tak dalej, bo to jest jakieś tam przetarcie, jakiś etap do następnych przygotowań i następnych meczów i to tyle. Całe szczęście, że mam nadzieję, że obyło się bez kontuzji, bo jeszcze zobaczymy jutro rano. Niektórzy zawodnicy coś mogą zgłosić, ale jak tak jest, no to jestem z tego zadowolony i przygotowujemy się do najbliższego meczu z Wisłą. Dwa słowa o tych zawodnikach, którzy byli testowani. Kto jeszcze dostanie szansę w Górniku w najbliższym czasie? No, nie oczekuję zmieniania nazwiska, tylko czy są zawodnicy tacy, którzy już na pewno zakończyli testy w Górniku, czy są tacy, którzy jeszcze dostaną szansę? Czterech testowanych mieliśmy i trzech dzisiaj wyjeżdża i jeden zostaje, ten, który najpóźniej do nas dojechał. Jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć go na zajęciach treningowych. Dzisiaj zagrał całe spotkanie i z nami myślę, że jeszcze do wtorku może zostać, a pozostali po rozmowie z nimi no, będziemy szukać dalej. Zobaczymy, czy jeszcze wrócimy do któregoś z nich, ale na pewno no musimy zrobić takie transfery, żeby zminimalizować ryzyko, a jeśli chodzi o tych zawodników, ostatni sezon nie był za dobry, mieli okazję się pokazać, widać te zaległości i tyle, pomogli nam podczas tych zajęć, bo była większa rywalizacja, mobilizacja, bo to zawsze tak jest, jak jest nowy zawodnik, to inni zawodnicy, którzy są w szatni, no troszeczkę inaczej mogą do tego podejść i na pewno fajne były te treningi, jeśli chodzi o jakość i pracę chłopców i teraz się kończy ten etap testowania dla tych trzech i zobaczymy, co będzie dalej. Na koniec jeszcze króciutko o tych, którzy wracają do zdrowia. Był dzisiaj Erik Grendel, był Radek Sobolewski. Jak to wygląda? Oni wszyscy i pytanie jeszcze o Korzyma przy okazji. Czy oni będą gotowi na mecz z Wisłą Kraków? Chciałbym, żeby byli gotowi, ale mamy jeszcze kilka treningów. Zobaczymy, jak to będzie na meczu, bo Radek pod koniec pierwszej połowy już coś tam odczuł. Z tego, co z nimi też rozmawiałem, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Erik pozytywnie i było widać jeszcze tam braki w podejmowaniu czasami decyzji, czy piłkarskie, ale to wiadomo, po tej przerwie każdy trening będzie przyczyniał się do tego, że będzie ta dyspozycja rosła. Maciek Korzy miał problem ze zdrowiem, dokładnie z mięśniami grzbietu i miał problem z ruchomością, że tak powiem i mam nadzieję, że w poniedziałek już będzie zdrowy i to by było dobrze, że ta grupa chorych wraca do zdrowia i będzie można z nich skorzystać, jeśli będą w odpowiedniej formie.